Poranek Radia Tok FM. 7:46 i pan poseł Paweł Zalewski, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, jest gościem poranka. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Jutro 10 lat minie od zamachu na nowojorskie wieże. 10 lat, które bardzo zmieniły świat, zmieniły nasze życie, mówię nasze w ogóle poczucie, czym jest wolność. Jakie byłyby pana przede wszystkim takie osobiste refleksje w tym dniu 11 września 2011 roku, po tych 10 latach? Co się przede wszystkim zmieniło w pana odczuciu? No, przede wszystkim widać bardzo, jak się zmienia świat. Ja myślę, że poprzednie pokolenia, jeszcze sięgam do lat 80., 60., 50., nie żyły w takim stanie jakby obserwowania zmian, które mają miejsce dookoła nas we wszystkim, nie tylko jeżeli chodzi o porządek globalny, relacje geopolityczne, ale także jeżeli chodzi o funkcjonowanie, o takie normalne życie. I myślę, że to jest bardzo ważna konkluzja dla nas, bo ona pokazuje, iż mamy szansę jako kraj, właściwie wszyscy ci mają szansę, którzy prowadzą rozsądną politykę, którzy rozumieją zagrożenia i wyzwania dzisiejszego dnia i są w stanie przygotować się do tego jako pewna wspólnota państwowa, narodowa. A czy w ogóle można się przygotować? Myślę, że tak. No dzisiaj jesteśmy w stanie wskazać problemy, chociażby problemy demograficzne, które w Polsce są, w Europie, ale także w Polsce są olbrzymie i w poszczególnych fragmentach jesteśmy w stanie zaprojektować politykę tak, aby uzyskać przewagę konkurencyjną nad naszymi partnerami, czasami konkurentami, tylko nie zawsze to robimy. A czy nie odczuwa pan, że jesteśmy mniej wolni? Myślę, że to uczucie jest najsilniejsze na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, gdzie te relacje się zmieniły, rzeczywiście ja pamiętam. Ale ja myślę, że to wykorzystano także jako taki pretekst w ogóle, żeby poddać obywateli większej kontroli. To prawda. W Stanach Zjednoczonych szczególnie, ale przecież jeżeli mówimy o tym systemie Echelon, który jest systemem globalnego podsłuchu, który jest w stanie podsłuchiwać wszystkie rozmowy, no także właśnie w Polsce, to rzeczywiście trochę przyzwyczajamy się do życia w świecie Wielkiego Brata. Jeżeli mówimy o takim rozpowszechnieniu się technologii cyfrowej, także biorąc pod uwagę monitoring miejski chociażby, który dzisiaj jest na każdym kroku, no to jesteśmy obserwowani. Także ja sądzę, że jakoś żyjemy z tym, nie zauważamy tego. Natomiast to jest istotny czynnik, tak. Panie pośle, polska prezydencja. No, ona zaczęła się bardzo efektownie, z wieloma fajerwerkami i w tej chwili no, bardzo często pojawiają się głosy, że, no, że nic się nie dzieje. Ja wczoraj rozmawiałam z prezydentem Komorowskim, który chwalił polską prezydencję, ale tak w odbiorze przeciętnego Polaka, no to właściwie nic się nie dzieje. To znaczy, że jest dobrze, dlatego że generalnie media, bo o tym mówimy przecież, donoszą przeważnie złe informacje, prawda? To znaczy spodziewaliśmy się i spodziewamy się ciągle kryzysu w kontekście Bliskiego Wschodu, w kontekście głosowania nad niepodległością Palestyny w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. No ale jest też szereg pozytywnych elementów, chociażby jak no praktycznie już można powiedzieć zwycięstwo powstańców przeciwko Kaddafiemu w Libii. Jest szereg zagrożeń, ale one też jeszcze dzisiaj nie dały znać o sobie. Natomiast ja chcę powiedzieć o rzeczach dobrych. Po pierwsze, polska prezydencja jest aktywna i widoczna i w rozmowie z moimi kolegami, nie tylko z EPP, mojej partii, czyli Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, tam jest Platforma, ale także Partii Socjalistycznej, widać wyraźnie, że Polska jest chwalona za inicjatywę. Chociażby przykład, w przyszłym tygodniu minister Sikorski w kilku kwestiach będzie zastępował panią Ashton, prezentując stanowisko Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim. Tego jeszcze do tej pory nie było, aby minister prezydencji, minister spraw zagranicznych prezydencji. My głównie postrzegamy przez to, że są problemy gospodarcze, a
I one się odbywają, rozgrywają głównie wśród krajów strefy euro, a nasz minister finansów, mimo że przewodniczymy Unii, tutaj nie jest dopuszczany. Ale zdanie polskiego ministra finansów, jeżeli czytamy europejskie media o kryzysie, jest cytowane bardzo często. To znaczy stanowisko Polski jest zauważane i to jest istotne. Jest taka opinia, że i w sprawach gospodarczych, chociaż w bardzo ograniczony sposób, ponieważ Polska nie jest członkiem strefy euro, w sprawach zagranicznych, w sprawach wolnego rynku, będziemy mieli wielką konferencję w tej sprawie w Krakowie, Polska wzięła przywództwo i to jest niezwykle istotne. Dzisiaj Europa cierpi na brak przywództwa. Wystąpienie Donalda Tuska w lipcu pokazało, że Polska takie przywództwo w swojej mierze, w swojej lidze, która jest istotna, ale to nie jest przecież Liga Niemiec, chce sprawować i to robi. Partnerstwo Wschodnie to jest to, co miało być no jednym z najważniejszych wydarzeń. No i mamy teraz problemy z Ukrainą. Być może nie będzie stowarzyszenia z Ukrainą. No a Chorwacja, no to już właściwie jest sprawa przesądzona od dawna, prawda? Tak, ale nie tak bezboleśnie, dlatego że pamiętam opór Brytyjczyków czy Holendrów jeszcze wcześniej i te opory trzeba było przewalczać. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to w moim przekonaniu to jest najważniejszy projekt dzisiaj z naszego punktu widzenia, ale myślę, że także perspektywicznie, poza oczywiście zwalczeniem kryzysu w sferze euro. Dlatego, że integracja europejska Ukrainy jest projektem geopolitycznym, który może zmienić sytuację na wiele lat w najbliższym naszym sąsiedztwie, nie tylko Polski, ale także Europy, bardzo pozytywnie. I mimo tych gigantycznych nacisków rosyjskich, mimo tego, no, że... No, odezwał się ten Komersant przedwczoraj czy wczoraj ostro. No, będzie się jeszcze odzywał im bliżej, im bardziej się okaże, że sprawa Tymoszenko nie jest przeszkodą dla zawarcia umowy stowarzyszeniowej. Ja myślę, że w takim kierunku to idzie. Ja ubolewam oczywiście nad aresztowaniem Julii Tymoszenko. Uważam, że powinna ona doczekać do wyborów na wolności. Natomiast integracja europejska, zawarcie umowy stowarzyszeniowej i w jej ramach przede wszystkim umowy o wolnym handlu. Ja akurat w tej sprawie jestem opiniodawcą Parlamentu Europejskiego. Jest kwestią absolutnie kluczową, dlatego że integruje istotę funkcjonowania państwa, czyli gospodarkę z Unią Europejską, ale także przenosi standardy unijne, także w zakresie rządów prawa, czyli funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, obrony praw człowieka na Ukrainę. I to jest projekt fundamentalny z naszego punktu widzenia. I w tej sprawie dzięki Polsce, nie dzięki komukolwiek innemu, dzięki wyłącznie Polsce. A to chyba pan jest dość rzadkim optymistą, bo właściwie wszyscy jakby się pogodzili z tym, że na razie no mamy pewien kłopot jednak z Ukrainą. Ja bardzo głęboko jestem zaangażowany w sprawy ukraińskie. Jestem szefem grupy, która została powołana w Parlamencie Europejskim. Takich wolontariuszy, którzy optują za integracją europejską Ukrainy. Jeżdżę na Ukrainę bardzo często i śledzę, znaczy mówiąc krótko, trzymam rękę na pulsie. Mhm. I widzę po pierwsze olbrzymie zaangażowanie rządu ukraińskiego w te negocjacje. Tutaj muszę powiedzieć, że także wspierałem ich część, jeżeli chodzi o kwestie rolne, a to był bardzo trudny rozdział z punktu widzenia Unii Europejskiej, tak naprawdę najważniejszy i najtrudniejszy. Dzisiaj on został pokonany, dzisiaj ważne są kwestie energetyczne. We wrześniu będzie ostatnia runda negocjacji w tej sprawie. Mam nadzieję, że zakończy się sukcesem. Takie głosy słychać w Kijowie. Widzę wyraźnie, jak zmieniło się stanowisko Kijowa pod wpływem rozmów prezydenta Komorowskiego i prezydenta Janukowycza, nie pod żadnym innym wpływem, pod wpływem działań polskiego rządu, premiera Tuska, także wielkiego zaangażowania ministra Sikorskiego. To wszystko oglądam prawie, że na bieżąco, bo tych kontaktów jest po prostu tak dużo. Polska jest naprawdę aktywnym i skutecznym adwokatem integracji europejskiej Ukrainy. Myślę, że
jest pokusa, szczególnie po stronie niemieckiej i francuskiej, aby zahamować ten proces integracji, czyli podpisanie umowy stowarzyszeniowej. Nowy kłopot i także finansowy, tak, dla Europy? Myślę, że na razie nie. Myślę, że na razie to jest zupełnie odwrotnie, jak się czyta i już wynegocjowane elementy, ale także to, co mam nadzieję zostanie przyjęte we wrześniu, to jest wielka korzyść dla Unii Europejskiej. Ukraina jest dużym rynkiem, który się całkowicie otworzy dla Europy. Jest krajem, który jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, dlatego że i ta kwestia będzie poruszona w umowie stowarzyszeniowej. Mam nadzieję, że we wrześniu Ukraina podejmie deklarację, iż zagwarantuje bezproblemowy przepływ tranzytu rosyjskiego gazu na zachód, w tym do Polski. A przecież pamiętamy kryzys dwutygodniowy, który miał miejsce w latach na przełomie 2008-2009. To jest wielki interes europejski i też... To dlaczego pan mówi o powściągliwości Niemców? No dlatego, że po pierwsze Niemcy są zaangażowani bardzo w rozwiązanie jednego kryzysu, czyli kryzysu euro. Przez 20 ostatnich lat konsumowali zjednoczenie i tak naprawdę patrzyli na wewnątrz. Uważali, że projekt rozszerzenia Unii o Polskę i inne kraje tak naprawdę wyczerpuje ich rolę przywódczą w tym kontekście w Unii Europejskiej. No i dlatego także, że przecież istotne są relacje z Rosją, a Rosja bardzo nie chce, bo Rosja przecież buduje własny ośrodek wpływu, własny ośrodek gospodarczy w oparciu o Unię Celną. Ale wracam do umowy stowarzyszeniowej. Otóż dzisiaj chyba rozprzestrzeniło się to pojęcie umowy stowarzyszeniowej, które ja forsuję w Parlamencie Europejskim, że to nie jest nagroda za spełnienie standardów europejskich, tym będzie członkostwo w Unii Europejskiej. To jest instrument do spełnienia tych standardów, instrument do rozwiązania choroby, którą jest deficyt demokracji państwa prawa, który to deficyt sprawa Julii Tymoszenko pokazała bardzo wyraźnie. A z Litwą kłopot. No tak, to jest mały naród, który ma przecież ciągle olbrzymią ilość kompleksów, którego tożsamość w drugiej połowie XIX wieku była budowana na antypolonizmie. Na niczym innym, tylko na antypolonizmie. Głównie. I to trwa. My musimy to zrozumieć. Dobrze, że polski rząd reaguje. Ja się bardzo cieszę z wizyty... Panu się podoba to takie bardziej twarde stanowisko, które jest krytykowane? Ono jest twarde, w tym sensie, że pokazuje, iż Litwie grozi to, że nie będzie korzystała, czy też nie będzie miała możliwości czerpania z tych korzyści, które w ewidentny sposób wiążą się z sąsiedztwem z Polską. Z chociażby tym, że Polska jest krajem, największym krajem NATO na wschód Europy. W związku z tym, że Litwa jednak jest krajem o szczególnym położeniu geopolitycznym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? To są rzeczy, które Litwini po prostu muszą zrozumieć, że strategicznie ich utrzymanie, ich powodzenie, ich sukces zależy od relacji z Polską, ale przecież te kompleksy są tam bardzo silne. I myślę, że powinniśmy zachowywać się tak, jak to robi minister Sikorski i premier Tusk, to znaczy pokazywać spokojnie, bez emocji, pewne istotne czerwone linie, pewne problemy, ale zarazem wystrzegać się różnego rodzaju takich działań w celu rewanżu, w celu zaspokojenia w gruncie rzeczy zaniepokojonej, już zniechęconej polskiej opinii publicznej. Także ja tą politykę oceniam jako skuteczną. Musimy pamiętać wszystkim o tym, że Litwa jest krajem 10 razy mniejszym niż Polska. To jest pewna istotna proporcja, ale także krajem, dla którego tożsamość narodowa ciągle nie jest silna i zbudowana. Tak już na koniec, bo mamy 30 sekund. Jest w Polsce kampania wyborcza jakaś, czy nie ma? Ja to obserwuję z Brukseli, więc mam pewien taki wyostrzony obraz. Myślę, że ona idzie w sposób taki znacznie bardziej łagodny i spokojny, niż przewidywaliśmy to latem. Ja się z tego powodu cieszę. Tak? Ale widzi pan, że jest, tak? Tak, tak, widzę, że jest. Są debaty. Dzisiaj będzie debata poświęcona polityce zagranicznej. Będę ją oglądał. Zachęcam wszystkich. Zobaczymy. Bardzo dziękuję. Godzina 8. Pan poseł Paweł Zalewski, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. Mówiliśmy tyle o Europie. Był gościem poranka.